witam serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na Tak, czas dla siebie. Hej, witam serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na Tak, czas dla siebie. Zatagowała mnie czaszka, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam i dziękuję serdecznie za zatagowanie. I lecimy. Jest to 9 pytań. Zaczynamy. Pierwsze. Co oglądasz lub czytasz w trakcie czasu dla siebie? Ostatnio powiem szczerze, że bardzo dużo zaczęliśmy oglądać seriali przeróżnych, ale filmy też oglądamy. Głównie jest tu True Blood, czyli Czysta Krew. Już 7 sezon oglądaliśmy i powiem Wam szczerze, że ostatni to jest sezon i najsłabszy. Zakończenie było po prostu tak przewidywalne i tak banalne, że zawiodłam się, ale ogólnie sam serial jest genialny. Opowiada o wampirach, które wyszły dzięki możliwości picia krwi sztucznej, True Blood, czystej właśnie krwi, chemicznie stworzonej. Ciekawy, ja nigdy nie lubiłam wampirów, ale bardzo polubiłam dzięki właśnie True Blood. Kolejnym serialem to Pamiętniki Wampirów, czyli Daenerys. Vampires. Vampires Daenerys. Daenerys. Jak to? Vampires Daenerys. Po angielsku. 5 sezon już oglądaliśmy i to już bardziej dla nastolatków, można powiedzieć. Też o wampirach oczywiście. Troszkę mniej seksu, przemocy i krwi. Tu są nieujawnione te wampiry, ale duża część ludzi wie o nich. Mogą chodzić w ciągu dnia, bo mają zaklęte pierścienie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne. Zaskakujące. Kolejnym serialem jest Zakazane Imperium. To są czasy prohibicji. Genialne, bardzo fajne. Ja bardzo lubię właśnie z tamtych czasów, opowiadając o tamtych czasach seriale i filmy. Wszystkie, o ile dobrze kojarzę, seriale jak na razie to są twory HBO. HBO robi naprawdę genialne seriale. Wikingowie, kolejny serial genialny, też stworzony przez HBO. Co jeszcze tam oglądamy? Demony da Vinci, o Leonardo da Vinci. Fantastyczny. No i oczywiście klasyka seriali takich komediowych, czyli Przyjaciele. Przyjaciele to są genialni. Powiem Wam szczerze, że ja już prawie 40 raz oglądam Przyjaciół i za każdym razem padam ze śmiechu. No oni są genialni. Po prostu jak ktoś nie oglądał serialu Przyjaciele, to niech żałuje. Ostatnio miałam właśnie nawet spotkanie, że tak powiem, ze Szkotami, którzy oczywiście zgadaliśmy się. O czym? O Joim i o Przyjacielach. Więc to jest ponadpokoleniowe, ponadczasowe i ponad wielokulturowe, wielokrajowe serial. Naprawdę wszyscy uwielbiają Przyjaciół. Ostatnio też polubiliśmy dwa seriale z Comedy Central, czyli Teoria Wielkiego Podrywu o naukowcach takich postrzelonych i Jak poznałam Waszą matkę. To jest serial, gdzie za każdym razem stwierdzam, że muszę doczekać tego ostatniego odcinka, gdzie wreszcie to poznam matkę i zobaczymy, kto to jest. Fajny, komediowy, coś na kształt Przyjaciół. I powiem Wam szczerze, że tam jest wiele wątków. Zaczyna się opowieść, raptem się pojawia jakiś tam wątek, w sensie cofanie w czasie, bądź do przodu, bądź do tyłu, bo to opowiada ojciec swoim dzieciom jakby historię swojego życia. Więc człowiek w pewnym momencie, to my jesteśmy, gdzie my jesteśmy, o co chodzi? Mogę czy te odcinki idą po kolei, czy coś nie rozumiem, ale fajne, naprawdę fajne. Jeśli chodzi o filmy, tu mam ściągę oczywiście swoją, to zachwyceni byliśmy ostatnimi dwoma filmami, czyli Igrzyska Śmierci. Dawno tak dobrego filmu nie widziałam, więc jeśli ktoś nie oglądał, to pędem lećcie, obejrzyjcie. Teraz trzecia część trylogii. Mam nadzieję, chyba to jest trylogia, tak mi się wydaje. Kosogłos. Na ekranach kin się właśnie pojawił. Jestem ciekawa, czy będzie równie dobry jak jedynka i dwójka. A Long Way Down, czyli Nauka Spadania, to taki film do pomyślenia, opowiadający o czterech niedoszłych samobójcach, którzy w Sylwestra chcieli spaść, zeskoczyć raczej, a nie spaść, z budynku. I ich perypetie. To, że się między nimi przyjaźń. Podpisują, że tak powiem, kontrakt między sobą, że do walentynek nie popełnią samobójstwo. Pytanie, czy jednak nie popełnią, czy popełnią. Warto obejrzeć. Uniewinniony to już taki bardziej sensacyjny, ale bardzo fajny, taki kryminalno-sensacyjny, bardzo fajny. W
20 Years Slave, bardzo fajne. Ja też bardzo lubię te właśnie czasy secesyjne, niewolnictwa, bo one pokazują początki, można powiedzieć, Ameryki. Bardzo, bardzo ciekawe są te filmy. No i wszystkie komedie, wszystkie filmy Adama Sandlera, Steve'a Canella i Bena Stillera musiałam przeczytać, bo nigdy nie pamiętam ich nazwisk, ale uwielbiam tych trzech aktorów po prostu. Wszystkie filmy z nimi obejrzeliśmy. Ja uwielbiam ich. Oni naprawdę zawsze mnie rozśmieszają. Dalej, co czytam w trakcie czasu dla siebie? Ostatnio niestety zaniedbałam się w czytaniu. Tak leżą i czekają i tak czasami siadam, czytam z takiego, jak to się mówi, z doskoku czytam dwie książki. Jedna to jest Spowiedź heretyka Adama Nergal-Darskiego, druga to Ciemniejsza strona Greya Alla i James, czyli druga część tych słynnych 50 twarzy Greya. Dobra, drugi punkt. Co nosisz w trakcie czasu dla siebie? Głównie chodzę tak, jak chodzę na co dzień. Nic specjalnego w tym wolnym czasie dla siebie nie nakładam. Jedyne co, to ja mam takie miłości, że tak powiem, sezonowe, jeśli chodzi o moje swetry, bo ja kocham swetry. Zazwyczaj to są dość duże, obszerne. Teraz na przykład taki siwy, obszerny sweter, który mogę dwa razy zapleść i ciepło jest, mięciutki, więc obecnie jest taka miłość. Lubię się w niego wtulać. Jak się skończy ta miłość, to pewnie jakiś inny sweter przyjdzie na jego miejsce. Ale w tym momencie jest to ten sweter, więc jak mam wolny czas i jest chłodno, to w ten sweter się ubieram. Jest mi cieplej i lepiej. Czy jakie są Twoje ulubione produkty beauty w trakcie czasu dla siebie? W trakcie dla siebie to zazwyczaj myję głowę i nakładam maseczki na twarz. Mam trzy swoje maseczki i przyniosłam je właśnie, żeby pokazać Wam. Używam trzy obecnie stale i można powiedzieć, że dwie są moimi bardzo ulubionymi, ta trzecia to niekoniecznie. Pierwsza to jest moja miłość, jest to Planeta Organika z serii Morze Martwe. Genialna maseczka, uwielbiam ją, uwielbiam. Jest naprawdę wiele przyjemności sprawia mi używanie jej. Drugie to Himalaya Mud Mask, czyli błotna maseczka. I trzecia to z białą glinką Organic Therapy. Recenzje tych dwóch maseczek niebawem na moim kanale, więc czekajcie, dowiecie się co nieco więcej na ich temat. Tak więc tak wygląda czas wolny dla mnie. Szorowanie hairów, w turbanie maseczka na twarz i takie małe spa. Czasami jak jeszcze mam ochotę, to sobie paznokcie zrobię, ale to czasami. 4. Obecnie ulubiony lakier do paznokci. Ulubionym lakierem obecnie ogólnie jest u mnie czerwony bądź koralowy. Zimą to jest czerwony. Używam obecnie takiego z Bell zakupionego nie w Rossmanie, a w Biedronce. I na to Karnawal numerze 01 z Golden Rose, czyli takie białe, o, takie maziaki. Bardzo go lubię i powiem Wam szczerze, że już się skończył. A zostały jeszcze do drobinki, dałam jakiegoś przezroczystego i jeszcze mam pół butelki, więc jest nie do zdarcia lakier. Można go używać, używać, używać i używać. I to jest moja miłość ostatnia. Dalej, 5. Co jesz lub pijesz podczas czasu dla siebie? O, to jest, u mnie to jest taki pewien rytuał właśnie, jak już mam ten turban i tą maseczkę na twarzy. Odpalam sobie jakiś serial i robię herbatę, zazwyczaj owocową. Ostatnio kolejna moja miłość, Big Active firma, robi przeróżne fajne herbaty. Na przykład granat i pigwa, albo malina i akai. O, super. Robię sobie właśnie taką herbatę. One są zazwyczaj czarne, bądź jakieś tam zielone, ale owocowe. Ja uwielbiam owocowe owoce. Do tego duża tabliczka czekolady Milki. O, to potrafię naprawdę w parę sekund wciągnąć. Albo tarte jabłko. Uwielbiam jabłka tarte. I zajadam, oglądam sobie serial, później suszę włosy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki spadzień, czas wolny dla mnie. 6. Jaka jest Twoja ulubiona ostatnio świeczka? Ja mam świeczek naprawdę bardzo dużo i ciężko byłoby wybrać jedną świeczkę, ale ostatnio, odkąd dostałam od Justin elektryczny kominek, którego recenzję też niebawem znajdziecie na moim kanale, to cały czas używam tego kominka. Można tutaj sobie przeróżne woski wrzucić i te woski
Przepiękne, słuchajcie, przepięknie, intensywnie pachną i wypełniają całe mieszkanie, więc jest super. Tak więc zostaję przy kominkach na razie. 7. Czy spędzasz czas dla siebie poza domem? Jasne, że spędzam. Ja bardzo lubię lasy liściaste i jeziora. Jeziora mam bardzo blisko, bo tutaj nawet jak się wychylę porządne, to nawet widać kawałek jeziora. W końcu mieszka w krainie tysiąca jezior. 7. Nie, to było 7. 8. Czy poszłabyś do kina sama? Jasne, żebym poszła, ale wolę w towarzystwie. Kiedyś kupowałyśmy z Olą, którą serdecznie pozdrawiam, karnety i pamiętam, że kiedyś nie mogła pójść i poszłam sama i powiem szczerze, nie byłam zbytnio zadowolona, no bo jednak zawsze można później porozmawiać na temat tego filmu z kimś, jeśli się idzie, oczywiście z kimś. Ale poszłabym, nie ma problemu. 9. Ulubiony sklep online. To na pewno enaturalne.pl. Tam jak zaglądam, słuchajcie, to dostaję oczopląsu, bo chciałabym wszystko. wszystko tam jest. Co? Uwielbiam naturalne kosmetyki, te półprodukty i wytwarzanie coś z nich. No po prostu odkryłam genialne zasoby właśnie. Naturalne to jest to. Słuchajcie. Kolejnym sklepem to jest Trini.pl. Tam natomiast polegam w kosmetykach rosyjskich. Też uwielbiam. I Cytrynowa.pl. Tam polegam na niemieckich kosmetykach. Tam też naprawdę jest ogrom kosmetyków i... No, jest dobrze. 10. punkt, coś do dodania. Co jeszcze robisz w wolnym czasie dla siebie? W wolnym czasie zajmują mnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to robienie na durtach. Jak widać tutaj komin, który już właśnie skończyłam. Tylko jeszcze muszę zszyć go. O, czerwony. I zaczynam już coś innego, tylko jeszcze nie wiem co, powiem wam szczerze, bardzo lubię robić na drutach i mam nadzieję, że odświeżę swoją wiedzę, bo jak na razie moja wiedza kończy się na robieniu kominów, ale kiedyś miałam, więc odświeżę i będę wiedzieć. Jeśli macie ochotę, to dajcie znać, to zrobię wam filmik, jak zrobić właśnie komin krok po kroku. To naprawdę prosta sprawa, tylko trochę cierpliwości trzeba mieć. Drugą sprawą, jaka pochłania mnie, to niestety co gry. Głównie jest to Angry Birds. To jest wciągająca, słuchajcie, gra, niestety. Tak więc te dwie rzeczy mnie wciągają. Dajcie znać, czy zrobiliście już ten tag, czy nie. Jeśli nie, to zróbcie. Czekam na waszą odpowiedź, na wasz filmik, bądź jeśli chcecie, zapraszam w komentarzach, odpowiedzcie na te pytania, jestem ciekawa waszych odpowiedzi. Zapraszam was na Facebooka, na bloga, tam będą też pytania, no i oczywiście do innych moich filmików. Pozdrawiam serdecznie, ściskam, całuję. Pa!